Słuchajcie, kochani, jesteśmy w chałupie Joanny Moniak, w której zwyczajowo prowadzimy zajęcia od ziarna do chleba. Z nami jest dzisiaj pani Zosia Warciak, kierownik działu powszechniania i promocji naszego skansenu oraz pani Ania Ciok, przewodnik i edukator. Chodź Ania, umielemy mąki, żeby nam mogły upiec moskole. Tu mamy domowy młynek, żarna tak zwane. Widać od góry jeden kamień, w środku jest drugi. Tu mamy taki kawałek mieloka tak zwanego. Czyli to jest to samo co dzisiaj sypilot. No i teraz wsypię tu do środka ziarenka pszenicy, żebyśmy mieli z dobrej mąki moskola. Zaczyno mielić, żeby nam ta mąka się z tego ziarna sypała. No była to mozolna robota, no bo wiadomo, dziś idziemy do sklepu, mąkę kupimy. Jeszcze się nam czasami nie chce zrobić, wolimy gotowce, a do mnie w domach. Każdy dzień, jak ino było ziarno, trzeba było na każdą odróbkę chleba tej mąki se namielić. Trzeba było czasami przemielić 3 razy, zależy jako się chciało mieć mąkę, albo mąkę chłubo, albo taką już powiedzmy cienkoka, nie było tych łotrych. No i tak czasami, żeby na jeden chleb umielić mąki, czyli te kilo, trzeba było się trochę nakręcić tymi żarnami. Jeszcze trochę dosypiemy. No i ponoć przy tym można było zmówić i cały rozaniec, albo wyśpiewać godzinki do Najświętszej Marii Panny. Dobra, może się nam już trochę umieliło, to weź Ania tu ten ćwiertnik i teraz troszeczkę przesiejemy tę mąkę, żeby je złotym w łot dzielić. Tu mamy przetacek. Trochę się nam umieliło. Przesiejemy, wymieszamy z drugą mąką, trochę zbytnią. Dobra, to zostawimy. I zrobimy taki rozcyń na mosku. Ania, daj tu do miski trochę mleka. Ono jest troszeczkę ciepłe, żeby nam tu rosło. Teraz daj łyżeczkę taką, fajną łyżeczkę taką, z troszkę złokopką słody. I spróbuj to wymieszać. Trochę dodaj soli. Teraz będę ci dosypywać. Blachę mamy rozgrzoto, moskolicki narobione. No to kładę na rozgrzoto blachę i będę się nam piekły roz jednej, roz drugiej strony. Muszę się troszeczkę zarumienić. I jak po nich postukocie z jednej, z drugiej strony, jak usłyszycie taki dźwięk dzwonu, no to znaczy, że moskoliki są upiecone. Dajecie do jednej miski, siadacie rodzinnie przy stole i spożywacie. Moskole się dopiekają i jako jedyny taki napój, co był popularny na Orawie od dawna i można było i napić się spożywając chleba, albo też jak się szło, co robić w pola, to była kawa zbożowa. Dzisiaj kawę zbożową to się tak osypko, to się już kupi, ale kiedysik można było taką kawę zrobić se samemu. Wystarczyło mieć ziarno jęczmienia, zyta, dać na taką rozgrzoną blachę, żeby się przypiekło to ziarno, tak jak i moskole, czyli żeby miało taką
brązowy odcień, no i to upiecone ziarno można było dać do młynka, do tych żarenka my mielili pszenicę na mąkę. No i jak się tam dało i zmieliło, to powstał taki prosek, czyli tak jak i z ziarna, taką powiedzmy mąka, do tego się dawało laskę wanilii albo cykorię, troszeczkę można było dać cukru, zagotować w garnku wodę, no i jak się woda zagotuje, to wsypać kawę, przykryć pokrywką, musiało to na chwilę postać, no i taki napój rozlewać można było do kubków, do siałece po nasymu, no i się takiego napoju napić. Bardzo zdrowo jest właśnie kawa z bozowa. No a jak były święta, to dolewali się do tego słodkiego mleka, no i wtedy to już był po prostu rarytas do spożycia. Moskoliki mamy upiecone. Słuchajcie, patrzcie, syczkie pięknie zbunio. Zaraz ich domy na miskę. No i pięknie was pytamy, przyjdźcie spróbować. Jednego dostawimy, bo jak będą brakło słody następnym razem, to wystarczy ten, wysusymy go na piecu, zetrzymy, dolejemy ciepłego mleka i znowu nam to będzie właśnie rosło. Damy tu na piec. Tu jest ce. Dopiekiemy. No i takim sposobem upieklimy warawski moskol, syczkik częstujemy, chociaż wirtualnie, życzymy smacznego, no i też pięknie pytamy, dostąpcie w duma i chlebek se upieczcie. Dziękujemy bardzo.